W dzisiejszym odcinku przedstawię 12 strasznych modów na wersję Java. Linki do nich na moim Discordzie. Napiszcie w komentarzach, która modyfikacja najbardziej Wam się spodobała. Jigoresque. Modyfikacja oferuje graczom zanurzenie się w przerażającym, biomechanicznym świecie ksenomorfów oraz innych postaci z uniwersum filmów o obcym. Twórca moda twierdzi, że główną inspiracją był film Obcy z 1979 roku oraz Prometeusz z 2012 roku. Modyfikacja dodaje nowe moby, struktury, itemy i bloki. Podczas eksploracji świata głęboko pod ziemią będziecie mogli znaleźć czarne, monolityczne struktury zawierające pokoje z posągami, mobami oraz jajami, z których wyskakują tak zwane twarze łapy. Straszne stwory pochodzące z nieznanej planety. Jeśli traficie na pokój pełen jaj, radziłabym uciekać. Po chwili twarze łapy wyskoczą i będą próbowały przyssać się Wam do twarzy. Atakują też inne moby, m.in. osadników, piglinów i pillagerów. Kiedy uda im się Was złapać, nie możecie się poruszać, a po 60 sekundach mob się odczepi. Wtedy dostaniecie negatywne efekty i po chwili umrzecie. Na waszym miejscu pojawi się nowy mob, tak zwany rozpruwacz. Będzie się rozwijał, a kiedy rzucicie mu mięso, potwór je zje i urośnie. Z czasem będzie sam zabijał moby, aż przybierze swoją najstraszniejszą formę. Obcy poluje na zwierzęta i jest agresywnie nastawiony do gracza. Kiedy was zobaczy, zaatakuje, chyba że ma już inną ofiarę. Bierze gracza na ręce i po chwili zabija. Kiedy go uderzycie, leci z niego kwas, który niszczy bloki i zadaje obrażenia. Czasami moby się bugują. Nie potrafią przejść przez niektóre korytarze, a kiedy jest ich za dużo, nie atakują. W modzie jest też wodne obcy i parę innych form życia. Na przykład mutant, który potrafi być niewidzialny. Jeśli lubicie serię o obcym, ten mod na pewno Wam się spodoba. Sanity. Descend into madness. Modyfikacja dodaje nową mechanikę do gry. Od teraz będziecie musieli pamiętać nie tylko o głodzie, ale też o zdrowiu psychicznym. W lewym dolnym rogu koło paska życia jest nowa ikona przypominająca mózg. Musicie dbać, aby ta nowa statystyka była jak na najwyższym poziomie. Jeśli nie będziecie tego kontrolować i poziom spadnie poniżej 50%, zaczniecie wariować. Kolory w grze zmienią się na bardziej wyblakłe, zaczniecie słyszeć dziwne dźwięki, a na ekranie będą pojawiały się podejrzane napisy. Im dłużej wasze zdrowie psychiczne będzie spadać, tym będzie gorzej. W końcu zobaczycie podejrzane stwory, które będą was obserwować, a na końcu zaatakują. Aby zachować wysoki procent nowej statystyki, musicie wykonywać określone czynności. Na przykład przebywać w towarzystwie oswojonych psów, słuchać pogodnej muzyki, spać, łowić ryby i tradować z osadnikami. Możecie też skraftować nowy item, wianek z kwiatów. Kiedy go nosicie lub wykonujecie powyższe czynności, statystyka rośnie i wszystko powraca do normalności. Przez co możecie zwariować? Poziom zdrowia psychicznego obniża się, jeśli przebywacie w ciemnych pomieszczeniach, jesteście głodni, uderzacie zwierzęta i słuchacie niepokojącej muzyki. Na przykład płyty 11. Mickey Mouse Dweller. Lubicie uniwersum Disneya? Jeśli tak, to przedstawiam Wam jedną z najbardziej znanych postaci. Myszkę Mickey, tylko że w nowej strasznej odsłonie. Modyfikacja dodaje moba, który ma 170 punktów zdrowia, 4 kończyny, ogon i przerażający pysk pełen ostrych zębów. Potwór jest agresywnie nastawiony do gracza. Kiedy Was zobaczy, zatrzymać trzyma się. W tle będziecie mogli usłyszeć straszne dźwięki, a mob zacznie dziwnie poruszać rękoma. Potem albo zniknie, albo zacznie was atakować. Na poziomie trudności normalnym, kiedy jesteście bez zbroi, zadaje 3,5 ser z obrażeń. Na walkę radziłabym zaopatrzyć się w diamentową zbroję, dobry miecz i złote jabłka. Nic wam nie da podbudowanie się, bo potrafi się wspinać. Dodatkowo ma kozackie animacje. The Pale Hound. Nie będziesz wiedział, gdzie się czai. Nie będziesz wiedział, skąd dochodzą jego kroki. Tak twórca modyfikacji opisuje swoje dzieło. Mod dodaje nowego, strasznego potwora do gry. Ma on 250 punktów zdrowia, przerażający otwarty pysk i 3 strzały wbite w plecy. Na poziomie trudności normalnym, jeśli gracz jest bez zbroi, mob zadaje 4 serca obrażeń. Walka z nim jest niesamowicie trudna. Jest silny, szybki, potrafi wspinać się po ścianach, a nawet czołgać przez powierzchnię o wysokości jednego bloku. Kiedy go zobaczycie, uciekajcie. Skulk Horde. Modyfikacja rzuci graczom nowe wyzwanie, które będzie ostatecznym sprawdzianem możliwości i wytrzymałości. Teraz wasz świat zostanie zainfekowany skalkiem. Będzie on przejmował coraz więcej terenu i zarażał coraz więcej mobów. Sam twórca nazywa swoje dzieło ekosystemem skalku, a moby hordą. Jak rozpoczyna się zaraza? Po stworzeniu świata koło kordów 000 generuje się tajemnicza struktura. Na początku zaraza jest uśpiona, ale gracz może ją obudzić. Aby to zrobić, musicie udać się do pomieszczenia na samym dole struktury, w którym znajduje się tak zwany Ancient Skalk Brain Node. Wtedy wystarczy zrobić hałas, aby aktywować skalkowe sensory. Gotowe! Teraz wszędzie będą respić się zainfekowane moby. Na przykład zombie, szkielety, krowy i wiele więcej. Ich modele wyglądają kozacko. Najbardziej podoba mi się wiedźma, która ma coś dziwnego
innego na głowie, Enderman i Creeper. Kiedy będziecie na terenie Skalku, dostaniecie nowe negatywne efekty, a przemienione moby będą was atakować. Jednak da się pokonać zarazę. Jak? To zależy od wersji moda. Na 1.20.1 trzeba stworzyć nowy item, który wygląda jak złote serce. Potem udajecie się do pokoju, w którym wszystko się zaczęło i klikacie sercem w blok Ancient Skalk Brain Node. Na starszych wersjach moda jest to bardziej skomplikowane. Dodatkowo są też nowe płyty i miecz. Whispers of the Wendigo dodaje do gry przerażającą bestię Wendigo, człowiekopodobnego stwora z legend Stanów Zjednoczonych, który według podań powstaje z człowieka odrzuconego przez ukochaną osobę. Zimą potwór robi się głodny i wychodzi w nocy na polowanie, przemierzając ciemne lasy. Mob ma 1000 punktów zdrowia i będzie pojawiał się na śnieżnej tajdze. Jest bardzo silny i nawet kiedy gracz jest z diamentowej zbroi, może zabić go na hita. Potrafi też niszczyć bloki. Jednak macie szansę. W trakcie podróży po tajdze będziecie mogli napotkać dwie nowe struktury. Drewniany przytulny domek oraz mniej zachęcającą, rozwaloną chatę z ciałem w środku. W domkach możecie znaleźć nową broń, karabin, który możecie użyć w trakcie walki z potworem. Są też nowe dekoracje generujące się na świecie. Kiedy je rozwalicie, dostaniecie mięso i kości. Enhanced visuals. Modyfikacja sprawdzi się jako świetny dodatek do paczki modów o tematyce horroru. Dodaje unikalne efekty wizualne, zapewniając lepsze wrażenia w trakcie rozgrywki. Oto parę przykładowych efektów. Kiedy dostajecie obrażenia, na ekranie pojawiają się czerwone plamy przypominające krew. Po wybuchu Creepera i TNT wasz ekran się zabluruje i usłyszycie pisk. Kiedy podchodzicie do Endermana, wszystko się rozmazuje, a kiedy macie mało życia, słychać bicie serca i ekran staje się coraz bardziej czerwony. Modyfikacja utrudni rozgrywkę i sprawi, że będzie bardziej realistyczna. Poppy Playtime Java. Mod dodaje do gry stwora inspirowanego postacią Huggy Wuggy z gry Poppy Playtime. Mob ma 300 punktów zdrowia i dziwny zbugowany hitbox. Poza tym wygląda genialnie. Ma świetny model i animację. Kiedy chodzi, lekko się kołysze, a w tle słychać jego kroki. Potwór jest agresywnie nastawiony do gracza. Kiedy was zobaczy, od razu rozpocznie pościg. Ma dwie formy ataku. W pierwszym może złapać was swoje łapy i zabić na hita, w drugim będzie was gonił i zabije na dwa hity. W tych dwóch przypadkach nie macie szans. Mob jest niesamowicie szybki i silny. Niestety modyfikacja zawiera błędy. Potwór może się zawiesić i przestać atakować lub będzie miał dwa ciała. Nyctophobia dodaje do gry nowe upiorne biomy, dzięki którym rozgrywka będzie bardziej ekscytująca i wymagająca. Każdy został stworzony z dużą dbałością o szczegóły i według mnie świetnie wpasowują się w klimat horroru. Jest 5 nowych biomów. Pierwszy to nawiedzony las. Są tam świerkowe drzewa pełno pajęczyn i mchu. Nawiedzone jeziora to bagna z krwisto-czerwoną wodą, pełny świec lewitujących w powietrzu. Starożytna martwa rafa koralowa zawiera szczątki rafy, która niegdyś tętniła życiem. Jest jeszcze zniszczony las z piaskiem dusz i głęboki ciemny las z gigantycznymi drzewami. The Graveyard. Tego moda najlepiej połączyć z poprzednią modyfikacją. Dodaje nowe struktury, moby i bloki, które świetnie sprawdzą się razem ze strasznymi biomami. Jest 11 nowych struktur. Moje ulubione to krypty, w których jest mnóstwo spawnerów, nowych dekoracji, a nawet parkour, nawiedzony dom i cmentarze. Jest też nowy boss, Corrupted Champion. Aby go przywołać, musicie zebrać specjalne kości z nowych struktur i zdobyć butelkę z krwią. Potem udajcie się do więzienia położonego wysoko nad ziemią. Tam czekacie na noc i kładziecie kości w wyznaczonym miejscu, a na samym środku dajecie butelkę. Boss jest mega silny. Potrafi czarować, spawnuje pomocników oraz ma genialne animacje i dźwięki. Dla lepszego efektu polecam dodatkowo zainstalować moda Epic Fight. Są też inne przerażające moby. Na przykład szkieletopodobne stwory wychodzące z ziemi, duchy i kościste creepery. The God of Roadkill dodaje nowego moba do gry. Ma on 1000 punktów zdrowia i jest niesamowicie agresywny. Potrafi niszczyć koło siebie teren, przywoływać nowe moby, jest bardzo silny, a kiedy chodzi, cały ekran się porusza. Potrafi nawet złapać gracza w pułapkę. Jeśli go zobaczycie, uciekajcie. Jesteście bez zbroi, przerażająca Alex zabije was na hita. Przedstawia modyfikację, The Alex Dweller, która dodaje nowego agresywnego moba do gry. Alex ma otwartą paszczę i 200 punktów zdrowia. Kiedy was zobaczy, od razu zaatakuje. Jest bardzo silna, jednak możecie stworzyć golemy, które pomogą wam w walce.